Witam w kolejnym odcinku Rozmów Niekontrolowanych. Moim Państwa gościem będzie... Cześć, nazywam się Karol Wojtyło. Gram na pozycji środkowego pomocnika. Pseudonim? Papież. A opowiedz teraz o tym pseudonimie. Skąd to się wzięło? Myślę, że imię i nazwisko mówi samo za siebie. Czas na Twoje odpowiedzi. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Zaczynajmy. Jak zdrowie przede wszystkim? Widzieliśmy z meczu z Kosmosem niepokojące obrazki. No, kilka tygodni przerwy. Myślę, że mogłem się zrehabilitować, żeby być gotowy teraz na ligę i myślę, że już wszystko jest okej, żebym pomagał drużynie i walczył o punkty. No to życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję. Wrócimy do pytań standardowych. Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką? Powiedz o początku kariery. Pierwsze kroki stawiałem w rodzinnym mieście w Biłgoraju, w szkółce Osir Biłgoraj. Myślę, że to był początek takiej dobrej przygody w życiu. Po kilku latach spędzonych tam w Osirze zgłosił się klub Stali Rzeszów i z juniorów przeszedłem do juniorów Stali Rzeszów. No i potem jesteś u nas. Teraz jestem w Wiglopolu. Trenerzy czy rodzice, kto wniósł większy wkład w to, że zostałeś piłkarzem, że robisz to, co lubisz prawdopodobnie, tak? Myślę, że początkowo to rodzice wozili mnie na treningi wszystkie, na wszystkie mecze, ale w późniejszym czasie mojego życia myślę, że trenerzy stanowili większy procent tego, że teraz dalej gram w piłkę. Rozumiem. Czy po zakończeniu przygody z piłką wiążesz swoją przyszłość ze sportem? Myślę, że chciałbym, żeby sport był przy boku cały czas przez całe życie moje, przez moje życie, ale jeszcze nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem, co będę robić na końcu. Młodym człowiekiem jeszcze jesteś, przed tobą całe życie. Kto jest twoim piłkarskim idolem, inspiracją, dlaczego? Myślę, że Mesut Özil. Myślę, że to jest już były piłkarz, który dużo wniósł do mojej charakterystyki zawodnika. Dużo oglądałem jego filmików i myślę, że jego styl jest bardzo podobny do mojego. Najlepszy trener w twojej karierze? Tylko wiesz, no nie podlizuj się trenerowi Cabajowi. Myślę, że w Osirze Biłgoraj, bo to jest ciężkie pytanie, bo każdy trener wniósł coś pozytywnego do mojej przygody. Myślę, że w Biłgoraju to był trener Mariusz Hadam, a w juniorach Stali Rzeszów jest to Paweł Głodowski. Pozdrawiamy trenerów. Pozdrawiam. Stadion, na którym chciałbyś zagrać? Old Trafford. Jak myślisz, twoja charakterystyka jako piłkarza do jakiej zagranicznej ligi by pasowała? Myślę, że do ligi niemieckiej. Mhm. Czyli w jakim klubie masz marzenie zagrać? RB Lipsk. RB Lipsk. Czy zdarza ci się, że odczuwasz stres przed meczem? Jak to sobie z tym radzisz? Co robisz, żeby tego było mniej? Myślę, że stres jest pozytywne takie odczucie przedmeczowe. Myślę, że przed każdym meczem odczuwam stres, ale staram się słuchać muzyki relaksującej, takie u mnie daje mi spokój i myślę, że to jest taki największy czynnik, który mi pomaga. Wymień twoim zdaniem 3 cechy dobrego piłkarza. Systematyczność treningów, meczy. Myślę, że to jest najważniejsze. Ambicja i kreatywność. Super. Najtrudniejszy przeciwnik, z jakim udało ci się zmierzyć na boisku? Myślę, że to była drużyna Pogoń Szczecin w Celiocy U18. Mhm. Najlepszy mecz, jaki zagrałeś? Myślę, że to był w tamtym sezonie to był mecz z Sokół Kolbuszowa Dolna, gdzie wygraliśmy 3-1, strzeliłem wtedy 2 bramki i wywalczyłem karnego dla naszej drużyny. No i miejmy nadzieję jeszcze przed tobą takie mecze, prawda? No, jak najbardziej. A mecz do zapomnienia? Myślę, że było takich meczy kilka, ale tak najbardziej to chyba takie ostatnie mecze w Celiocy U18 w juniorach Stali Rzeszów, gdzie ostatnie 5, 6, 7 meczów przegraliśmy. No to trudne chwile dla drużyny. Bardzo. Najzabawniejsza historia z twojego piłkarskiego życia? Takich w życiu jest wiele, ale taką jedną, co do dzisiaj z kolegami śmieszkujemy, że tak powiem, to jest, gdy na treningu strzeleckim w Stali
No ja nie jestem najlepszy w wykonywaniu rzutów wolnych, ale mu powiedziałem, że strzelę najlepszą bramkę. Przyłożyłem z całej siły, a bramkarz złapał to w koszyczek i mnie wyśmiał. Słuchaj, będziemy powoli kończyć już teraz pytania obowiązkowe i kulisy szatni. To najciekawsze chyba, co? Najlepszy bramkarz? Manuel Neuer. Najlepszy obrońca? Sergio Ramos. Najlepszy pomocnik? Mesut Özil. Najlepszy napastnik? Erling Haaland. Troszkę osobiste pytania. Twoje ulubione danie? Pierogi. Z czym? Ruskie. Ruskie. Twój ulubiony deser? Szarlotka. Twój ulubiony napój? Woda. Woda. Wolisz zdrowo czy śmieciowo? Myślę, że zdrowo, ale też nie odmówię, jak jest coś śmieciowego. Kto jest największym żartownikiem w szatni? Adrian Brzosowski. Adrian ma tutaj na lidera wyrasta nam. Kto jest strojnisiem w szatni? Łukasz Cyran. No, też ma dużo już takich odpowiedzi. A kto jest szefem w szatni? Kto zarządza szatnią Igopolu? Myślę, że nasza drużyna ma wielu młodych zawodników i takimi osobami, co trzymają całą szatnię, myślę, że są najstarsi zawodnicy. Rozumiem. Asysta czy gol? Co sprawia ci większą przyjemność? Myślę, że gol. Dzięki za rozmowę. Standardowo zachęcam do śledzenia naszej relacji w sieci. Zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo.